Witam ponownie. Dzisiaj w tutorialu zobaczymy, jak zrobić oto takie pola, które są ładnie edytorem graficznym robione, zamiast w Gencie coś robi po pierwsze szybciej, po drugie jest to ładniejsze, mniej się namęczy, a lepiej to wygląda, jest równo. Na samym początku chciałbym tutaj powiedzieć, że trzeba pobrać taki programik. Tylko właśnie dlaczego nie chce mi się wczytać. Logujemy się. Pobierania. I tutaj mamy GRL Converter 701. Więc pobieramy. I wtedy wszystko ze środka kopiujemy sobie do folderu na przykład. Tutaj może usunę to na razie. Usuwamy. I wtedy po pobraniu tego programu będziemy potrzebowali najpierw dwa pliki. Czyli pierwszy plik jest to Fruit Density, a drugi to jest Cultivator Density. Kopiujemy sobie i je wklejamy do tego samego folderu tutaj. I jeszcze, dobra, teraz je konwertujemy, czyli zaznaczę może dwa, może da radę. Zajmie konwert. Jeden. Fruit. Dobra, to jeszcze cultivator trzeba przekonwertować. I mamy dwa pliczki przekonwertowane, czyli ten i ten. Na razie sobie je oba wytnę i wkleję tutaj do tutorialu. Tutoriala. Teraz można sobie pokazać, jak to wygląda tutaj. Tu są, tu właśnie nie ma, jak na razie, jak widać, nie ma pól. Zaraz je stworzymy kilka tutaj pól, razem z przerwami, żeby rosła też trawa. Na sam początek wchodzimy sobie do Gimpa. Zobaczmy, mam pusto. I potrzebujemy na sam początek zdjęcie satelitarne naszej mapy. Oczywiście jest poradnik do tego u mnie na kanale, więc można sobie zrobić nawet o większej rozdzielczości niż 2K. Potrzebujemy do tego 4K. Więc na 2K też można sobie poradzić, więc najpierw edytujemy za pomocą Gimpa i wyłączmy to. Ta mapa powinna być ogólnie przewrócona tak trochę na bok. Tak na bok trochę powinna być, bo wtedy pola będą równo szły, a nie tak jak tu, jak można spojrzeć, to nie jest równo. Można te pola, o. On nie idzie wzdłuż pola, jak widać, idzie jakoś tak na ukos, niestety. Ja popełniłem błąd, mogłem obrócić tak mapę i jakoś ją inaczej wyciąć. Inny kąt mogłem zrobić. Więc jak na razie widok wezmę, przywrócę. I mamy te pola, a tych kilka chcielibyśmy tutaj dostawić. Więc na sam początek przejdę tutaj w tą zakładkę ścieżki i tutaj w narzędzie ścieżki. I tworzymy teraz sobie maskę. Pól, czyli zaznaczamy tam, gdzie mają być pola, na przykład tu ma być pole. Zaznaczam. No niech będzie, że taki kwadrat, bo to z satelity to te trochę jest kopnięte, że tak powiem, więc tu jest pewnie pole. I tak samo można sobie, żeby dać lepszy przykład. Czyli tak, tutaj jeszcze zaznaczę, tu niby rzeczka płynie czy coś. No i zaznaczyłem to na obszar, co są pola, powiedzmy. Tylko to trzeba będzie... Dobra, zaznaczyłem ten obszar. Nazwę sobie go pola maska. Mamy naszą pole maska, więc zaznaczenie ze ścieżki dajemy. I odznaczmy, tutaj nie ma pola, bo widać trochę las rośnie, więc wezmę sobie tutaj lasso, zaznaczenie. I z kontrolem sobie odznaczę tutaj coś mniej więcej taki jest kwadrat, czyli... Coś takiego dajmy, o, odznaczamy, klikamy Enter, no i jak na razie mamy tylko to zaznaczone tutaj. Więc, bo tu jest ścieżka pole maska, dodam, nie dodam, chwiluśka. Można zrobić sobie, żeby przekonwertować zaznaczenie na ścieżkę, więc robimy to i mamy tutaj ścieżkę i jeszcze raz zmieniamy na pole maska. Więc jak już finalnie mamy
gdzie mają być pola. Teraz odwracamy nasze zaznaczenie, czyli Ctrl-I i usuwamy. Jest ładnie. Tylko no, źle zrobiłem, bo nie przeskalowałem. Na samym początku trzeba przeskalować. Obraz, skaluj albo wymiary płótna, skaluj obraz, jest. Skalujemy sobie razy 2, musi być koniecznie rozdzielczość, musi być 4096. Skalujemy. No i po przeskalowaniu, oczywiście trzeba pamiętać, żeby było na początku, usunięciu reszty, można, bo to będzie nasze pola, czyli dajemy tutorial i dajemy cultivator density i kopiujemy do GIMPa jako warstwa, czyli przeciągamy i tutaj na pole warstw. O, się pomyliłem. O, tutaj. Jest ładnie. Jak widać, zgadza się. To jest naszym tym. Więc teraz można zrobić coś takiego, jak pobrać kolor z tej warstwy, czyli zaznaczamy tą warstwę, bierzemy sobie tutaj ołówek na przykład, pobieramy ten kolor, przechodzimy na tą warstwę, klikamy Ctrl-I jeszcze raz, żeby odwrócić się, zaznaczyć na to, co było i malujemy wszystko tutaj. Jeszcze zanim trzeba dodać nową ścieżkę, czyli odstępy między polami. Dodajemy sobie, tutaj będzie jeden odstęp między polami, tutaj będzie drugi odstęp między polami. O. I dodajemy tak z resztą, czyli zróbmy sobie tutaj, powiedzmy. Dopiero po dodaniu tych linii można zmienić sobie nazwę, zmieniamy na odstępy między polami, nie będzie maska, odstępy maska. I wtedy robimy coś takiego, jak można nowa warstwa, która będzie odstępy między polami i na nowej warstwie rysujemy sobie czarnym kolorem. Czyli wybieramy czarny kolor, rysuj wzdłuż ścieżki i 5 pikseli. Polecam 5 pikseli, żeby było, mamy narysowane. Więc teraz potrzebujemy o tą warstwę niżej, czyli mamy tu zaznaczenie, tą warstwę niżej. Polecam pokolorować właśnie na ten czerwony, bordowy kolor. I jak widać, te linie, gdzie są czarne, tu nie będzie pokolorowane na te. Nie będzie pokultywowane. Więc można to teraz zapisać jako Cultivator Density. I po wyeksportowaniu można sobie skopiować nasz PNG do folderu Map01. I oczywiście trzeba pamiętać, że Cultivator Density GDM usuwamy i sobie wklejamy tutaj w design. I wchodzimy w mapę. Jak widać, wygląda to teraz mniej więcej tak. No, lekkie poprawki tutaj na ten ruch, co tutaj miałem. Będzie trzeba poprawić, ale odstępy już są. Jest ładnie pomalowane. Więc jest ok. Nie wiem, dlaczego tutaj takie się tworzy, takie coś z boku. Tego nie jestem pewien. Więc jest dobrze. Więc teraz można dodać trawę, bo jak widać, trawy nie ma. Za trawę odpowiada drugi plik, czyli Fruit Density. I dodajmy sobie również go do tego samego pliku. Dodamy sobie go jako warstwę. I tą warstwę, bo to jest warstwa odpływania, usuwamy. Tą warstwę usunę. Ta warstwa tu, gdzie rośnie trawa, jak widać. I można nasze odstępy, które są czarne i ich nie widać teraz, można albo tutaj sobie wybrać odstępy między polami i zrobić jeszcze raz, wypełnić ścieżkę tym kolorem. Coś, co nie działa teraz. Dziwne. Dlaczego nie działa? Rysuj wzdłuż ścieżki, przepraszam. Rysujemy. Teraz po zaznaczeniu tego widać, są tutaj ładne. Tylko tu coś się zbugowało, nie wiem dlaczego. Jeszcze raz zobaczmy. Odstępy, rysuj, rysuj. Zaznaczenie jest dobrze teraz. I eksportujemy jako Fruit Density. Zastępujemy.
wyeksportowujemy. I nasz plik, jak widać, tutaj się już zmienił. Kopiujemy do naszej mapy, czyli map 01. Wklejamy, zamieniamy. Pamiętać, że Fruit Density GDM trzeba usunąć o ten pliczek. Usuwamy, wchodzimy w mapę. Oj, Juśku, posiałem nie to, co trzeba. Ale widać, że działa. Jak widzicie, musiałem pobrać kolor z tego miejsca, gdzie rośnie taki kurty sobie, żeby nie skłamać ten, jak on był, rzepak. Źle skopiowałem po prostu, jakbym stąd skopiował, już by było lepiej. Więc można jeszcze raz to niby zrobić. No, zmienione i możemy podziwiać trawę. Czyli to wszystko, mam nadzieję, że poradnik się przyda, a raczej na pewno się przyda, jeżeli go oglądasz. No i co, jedyne co polecam, to jednak tą orientację mapy trochę zmienić, jeżeli już bierzesz te zdjęcie satelitarne i robisz od początku mapę, bo jak widać, tutaj jest trochę tak przekabacone na bok, będę musiał to trochę obrócić, te same tekstury, bo tekstury niby są pionowo, ale muszą być też pionowo do mapy. A mapa się pionowo trochę inaczej kończy. Więc zapraszam do komentowania, do pytań, jeżeli coś nie jest jasne. I do oceny tego filmu, więc dzięki i na razie.